W Sandomierzu zorganizowano uroczystość patriotyczną, by upamiętnić 80. rocznicę akcji Burza i bitwy pod Pielaszowem. Po mszy świętej wszyscy przemaszerowali na cmentarz katedralny, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Po okolicznościowych przemówieniach pod mogiłą Pielaszowiaków złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Bitwa pod Pielaszowem rozegrała się 30 lipca 1944 roku. W rejonie miejscowości Pielaszów, Wesołówka i Słabuszewice położonych nad rzeką Opatówka. To jedna z najbardziej bolesnych kart w historii ziemi sandomierskiej. Śmierć z rąk okupantów ponieśli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy nie zawahali się stanąć i walczyć o dobro ojczyzny. Rozegrała się krwawa bitwa pomiędzy batalionem 2. Pułku Piechoty Legionów, a wyszkoloną, świetnie uzbrojoną dywizją niemiecką. Dysproporcje sił były przerażające. Tylko połowa z naszych żołnierzy była uzbrojona. Ale mimo to podjęli walkę. Podjęli walkę, której 80-70 osób, młodych ludzi, młodych chłopaków, młodych dziewcząt zginęło. Zginęło w walce, zginęło po torturach, zginęło rozstrzelanych po lasach, po katowniach. 80 lat temu młodzi ludzie swoją postawą pokazali, że potrafią mieć w swoich sercach miłość do ojczyzny, bohaterstwo, patriotyzm i niesamowite poświęcenie dla takich idei jak wolność, niepodległość i życie w wolnym kraju. Postanowili walczyć pod dowództwem kapitana Ignacego Zarobkiewicza, pseudonim Swojak, dowódcy 1. Batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, aby żyć w wolnym, niepodległym kraju. Wspomnienie żołnierzy 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, którzy polegli w 1944 roku w bitwie pod Pielaszowem, zawsze wywołuje ogromne emocje. W uroczystości udział wzięli także weterani wojenni i kombatanci, których z każdym rokiem jest niestety coraz mniej. Tragiczna w skutkach bitwa co roku przypomina, jak bardzo Polacy pragnęli wolności i jak wiele byli w stanie dla niej poświęcić. Wychowani w duchu patriotycznym stanęli do walki, z gorącymi sercami pełnymi nadziei na zwycięstwo, na wolność. Mamy wobec nich zobowiązania, aby pamięć o nich przetrwała, aby troszczyć się o to, by historia trafiła do młodego pokolenia, by troszczono się o miejsca pamięci. Zobowiązuję się do tego jako prezes Sandomierskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zacytuję na koniec fragment wiersza Zbigniewa Kabaty-Bobo. Weźcie od nas pałeczkę sztafety. Niech was wiedzie ten sam orzeł biały, do tej samej od wieków już mety, dla jej dobra, dla jej większej chwały. Symbolem jest tu niebieski kwiat chabru buławatka. Kwitnie on w okresie żniw, co bezpośrednio nawiązuje do momentu śmierci wielu sandomierskich żołnierzy w bitwie pod Pielaszowem i Wesołówką. Uroczystość to także podkreślenie, że choć najważniejszym elementem akcji Burza było Powstanie Warszawskie, to o wolność walczono w wielu innych miejscach. Jest mi niezmiernie miło widzieć w tak wielkiej liczbie osoby, które dzisiaj chcą oddać cześć i pamięć osobom, które poległy za Polskę. Jestem dumny, bo naród, który nie pamięta o swoich bohaterach, o swojej historii, nie jest godzien swojej przyszłości. Piękne sformułowanie jest z tyłu za mną, że wróg zgasił wiosnę ich życia. To byli młodzi ludzie, po 20-25 lat. Całe życie było przed nimi. Nie zawahali się oddać tego życia za ojczyznę. Cześć i chwała ich pamięci. Siły były nierówne i też los tych bitew był przesądzony. Zginęło blisko 70 osób z sandomierskich Kolumbów, a osoby, które przeżyły, były poddawane niesamowitym represjom i torturom. Naszym obowiązkiem jest pamiętać tamte chwile. Naszym obowiązkiem jest również wyciągać wnioski z tych tragicznych i smutnych chwil w historii naszego kraju. Bądźmy dumni z tych poświęconych istnień za naszą wolność i niepodległość. Cześć i chwała bohaterom naszej wolności. Cześć i chwała wolnej, demokratycznej Polsce.
Zgromadzone na nekropolii delegacje oddały cześć bohaterom, składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze przy kwaterze Pielaszowiaków. Program artystyczny nawiązujący do wydarzeń sprzed 80 lat przygotowała grupa artystyczna Etiuda. Były to wiersze Wandy Madejczyk, która przeżyła bitwę pod Pielaszowem. Jeszcze wczoraj miałaś w oczach niebo przyszłych dni. Jeszcze wczoraj dotykałaś ciepłej dłoni świata. Nagle pękła muszla, pełna złotych marzeń, kolorowych snów. Na twych żywych śladach, wyżłobionych łzami, zabliźniona ziemia ciągle krwawi. Czego szukasz, chłopcze, wśród zgliszcz i pożarów, zostawiając za sobą strzaskane dzieciństwo, szkielety marzeń? Czego szukasz wśród kaleczonych murów, poplątanych lasów, na rozstajach zapylonych dróg? Czego szukasz, chłopcze, jakich świateł w mroku, jakich wyższych celów, tak wysokich, że przerastają nawet twoją trwogę, co są na miarę ikarowych skrzydeł rozpiętych na rozdartej ścianie?